To się tłuką. A, dobra. Wiem, że przenikają. Na razie to jest tak. Wiesz, Sergio, problem jest taki, że ja nie mam ilości rzeczy, jakie bym chciał do konstruowania. Czystość. Jak zwykle czystość. Wezwij dozorcę. Wezwij dozorcę. Wezwij dozorcę. Wezwij dozorcę. O, ci już zaczęli chodzić górą. Widzę. A czemu nie jest w skrzyni? A, no tak. What the fuck? Czekajcie, muszę zacząć myśleć o sprzedaży tych bawołów. Bo tu się robi chaos. Po prostu robi się chaos. Ty. To są cztery dziewczyny. Dobra, czyli facet jeden zostanie i zostawimy mu 7 dziewczyn. Jedna, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. Aha. Oż ty. To są młode. Jest 9. Okej, zostawimy to tak. Jak jest. Tak jak jest, zostawimy. Austrusi, co tu się dzieje? Ponoć wyborca. 8. I też ma 3-8. Urodzone w tym samym czasie. Bieżąca partnerka Ciku. Masz partnerkę? Ailow. Ailowa. Ja bym ciebie sprzedał, szczerze powiedziawszy. To jest Nuru. Nuru z handel zwierzątami. Nuru. Nie to chciałem. To chciałem. Nuru, okej. Okay. Uwolni do środowiska naturalnego. Okej. Okay. Weź ty kosz. A ci co? Bella Mupi! Co tobie się nie podoba? Aha, protestujące są zdenerwowani złym traktowaniem. Jak to złym traktowaniem? No gdzie ten dozorca zakichany?
Dobra, nie. Stop. Konserwacja. Work zone. Kampanii marketingowych w ogóle nie mamy. Żadnych. Bet normalne w tym ZOO są za tanie. Serio? Po 6 będziecie płacić. Pożyczki nie potrzebuje marketing. Na płatkach śniadaniowych kampania strefy robocze New Work Zone to jest Work Zone wybieg 1 okej. Co? Personel nieprzypisany. Dobra, to są trzy wybiegi. Nie strefa robocza. Czekajcie, stop. Wybieg Paweł. Okej. Zawartość jest to. Okej. Okej, do tej strefy chciałem przypisać dozorcę. Wybieg Paweł. Warsztat, dworcy, staffroom, okej. Wybieg bawołów. No idzie on z nikami. Aha, tu jest dwóch ich wpisanych już, dobra. Servus patient. Jak? No to jest Planet Coaster, tylko że ze zwierzętami. No tutaj masz dwie waluty. Masz walutę pieniężną i walutę naturalną, którą zdobywasz przez na przykład kupienie albo z dziczy, wzięcie zwierzęcia, rozmnożenie go i wypuszczanie do naturalnego, że tak powiem, obiegu. Personel. No work zone. Wybieg bawołów. Okej. Czyli tutaj mamy tego przypisanego. Do dozorce. Wybieg bawołów. Dobra. W wybiegu bawołów są przypisani. Dwóch jest przypisany. Dobra. Wybieg rusi. Edytuj strefę. Nie? To jest to.
To jest wybieg strusi. Do wybiegu strusi. 1. Co się stało? Czemu? What the hell? Co on tu robi? Jak ludzie uciekają. Co za różnica sediu jest, że kupuje zwierzęta za dolary za te liście? Ataka... czekajcie, muszę pauzę rzucić. Ataka mianowicie, że nie jesteś w stanie kupić zwierząt lepszych, takich jak lew. No, halo, gro. Chcę ci pokazać. Takich jak lew, czy puma, czy nie wiem, gepard, czy cokolwiek innego. Nie jesteś w stanie kupić lepszych zwierząt, po prostu. Na przykład jak wezmę ci, pokażę ci coś. Te lwa. Chcę kupić lwa, to muszę mieć tą lepszą kwotę, naturalną, kasę, tą, którą mam tutaj. To jest kredyty za zachowanie. Nie kupię tego po prostu lwa za pieniądze, bo nie ma go po prostu na rynku nawet. Nie jestem w stanie kupić go. Też niedźwiedzio. Na przykład wilka szarego. Jeżeli mi znajdzie jakiegoś na sprzedaż. Widzisz, zacz. To jest. Halo. Halo, wilk szary? Nie znajdę. Nie jesteś w stanie po prostu wszystkich zwierząt kupić za prawdziwe pieniądze, bo nie ma. No pewnie wykupili już, no. Kappa. Ja nie wiem, jak ta pumba się dostała tutaj, szczerze powiedziawszy. Nie wiedziałem, że guście tak wysoko skaczą. Okej, lwa. Ale ja muszę dwa lwy kupić. Samice i samca chcę kupić od razu. Ale to jest ciężkie. Ale gra niestety nie ma, ma jeszcze złą optymalizację niektórych rzeczy. Co jest smutne niestety. Ale no mam nadzieję, że jak wyjdzie pełnoprawny produkt, to będzie lepiej to działać, tak jak było z Planet Coasterem. Nie wiem, nie wiem czemu nie zaczytuję, że uwolnić się chcę. Większość zwierząt, jeżeli chodzi o rynek, pokażę jak to działa, jest wystawianych przez graczy. Na przykład ten jest na przykład Frontier Zoo, ale jest na przykład... gdzie to jest? O, Chain, Hoboken, Red Panda Foundation, Paftastic, Hoboken,
dużo jest wystawianych przez graczy rzeczy. Mam nadzieję. Albo się mylę. Jeżeli się mylę co do tego, to możecie mnie poprawić, ale raczej gracze wystawiają te rzeczy. Wiesz, myślę, że też gra jakoś tam dodaje randomowo, żeby nie było nigdy pusto, ale trzeba polować na to, co nie? Jak to niby trochę widać? Jak ona niby trochę widać? Jak to niby widać trochę? To wiwarium, co nie? Trzeba wybudować w końcu. Pogodnienia. Coś dla moich zwierząt. Wiwarium. 5000 jedno kosztuje. Tysięcy jedno. Jezus. Jak czas u nich? Cholera. Puste. Zopedia, budynek, budynek. Okej, okay, budownictwo, pogodnienia, wiwarium. Okej. Okay. Aha. Czekajcie, wyrównaj. Co za? A dziewię, że tak powiem. Blokada kątowa. Nie. Co jest? Czemu z tej strony mogę, a z tamtej nie mogę tego? Budynek. Edit. Jaki to jest? Tempe. Ale to ma dostęp z każdej strony, Mateusz, wiesz? Masz z czterech stron dostęp. To inaczej. To inaczej. Jak tak nie mogę, to inaczej to zrobimy. Okej. Okay. I koniec. Inaczej to po prostu.
Zopedia. Gdzie to jest? Dobra, nie, i teraz tak. Piana z paneli metalowych, nie. Piana z zycel. Okej. Ja to obuduję po prostu i tyle. Okej, tu jest wejście, tu jest to, dobra. Okej. Powiel. Aha. Materiał, kamień. To jest. Okej. Nie, nie wejście. Nie. Może być. Zrobiliśmy sobie po prostu okienko. Tu będzie wiwarium. Okrągła ściana, chciałbym okrągłą ścianę. Okej. Okay.
Jakbyś budynek zrobił i dał to do środka. Problem jest taki, że jak ja budynek zrobię, to ciężko jest to wstawić do środka, te rzeczy. Chyba, że to naprawili, ale na razie wolę nie testować tego. W większości przypadków bardzo ciężko te rzeczy się wstawia do budynku. Ja chcę zrobić takie półotwarte to. Coś półotwartego chciałbym zrobić tutaj. Nie. Oh, fuck. Nie. Nein. Nein. Więc coś kliknąłem. Powiem dach. To jest to. O, fajne. Mi się podoba. Okay. Teraz będziesz się myć tu. Tak? O. No i co? To jest za coś mnie. Też nie. Ku ty mój złoty. No co? No co? No uciekaj. Uciekaj. Ech. Przyjdzie ci takie. Niedobre kocie. I będzie przeszkadzać. Dobra. Hmm.